Kolorowo, wesoło i przede wszystkim z uśmiechem na buzi. Tak w skrócie można byłoby podsumować 26. już prezentację dorobku artystycznego przedszkoli zatytułowane właśnie Z uśmiechem na buzi. Zorganizowano je w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach w środę 31 maja. Tego dnia na scenie sali koncertowo-kinowej przed zgromadzoną publicznością wystąpiły przedszkolaki z placówek z terenu gminy Kozienice. Zgromadzone dzieci powitały organizatorki tegorocznej edycji przeglądu, dyrektorki publicznego przedszkola nr 3 i publicznego przedszkola nr 4, Joanna Kalbarczyk i Elżbieta Seremak. One też powitały zaproszonych gości, a wśród nich między innymi wiceburmistrz gminy Kozienice Małgorzatę Bebelską, dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Roberta Boryczkę, dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kozienicach Krystynę Wilkowską oraz dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwirę Kozłowską. Powitano też rodziców i opiekunów małych artystów oraz dyrektorów poszczególnych placówek biorących udział w przeglądzie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Małgorzata Bebelska. Ona też życzyła dzieciom udanych występów i dobrej zabawy. I faktycznie, przedszkolakom występującym tego dnia na scenie zamiast tremy towarzyszył świetny nastrój. Ten dopisywał również publiczności, która z uwagą śledziła występy, nagradzając je gromkimi brawami. A było co oklaskiwać. Dzieci wykazały się zarówno talentami wokalnymi, jak i tanecznymi. Prezentowały różne układy. Były między innymi utwory klasyczne, wykorzystane chociażby w tańcu motyli, były tańce w kowbojskim stylu, hipisowskie klimaty i nawiązanie do natury w tańcu z parasolami. Oczu nie można było też oderwać od dzieci występujących w tańcu ze wstążkami, tańczących harlekinów, wykonujących taniec belgijka czy miłośników westernu. Uwagę przyciągały również kolorowe stroje, perfekcyjnie dobrane do każdej prezentacji. Za to wszystko małym artystom podziękowała wiceburmistrz Małgorzata Bebelska. Podziękowała też opiekunom i rodzicom zaangażowanym w przygotowanie dzieci do przeglądu. A wystąpili w nim przedstawiciele 5 kozienickich przedszkoli, niepublicznego przedszkola Krasnoludek, przedszkola w Świerżach Górnych i dzieci z PSP nr 3 w Kozienicach. Każda z grup otrzymała nagrodę, dyplom i pamiątkową statuetkę. 26. prezentacje dorobku artystycznego przedszkoli z uśmiechem na buzi poprowadziły nauczycielki przedszkoli nr 3 i 4, Angelika Babula i Elżbieta Kalinkowska.